Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Nowak, bloger, dziennikarz, ambasador Śląskiej Organizacji Turystycznej. Rozmawiamy przy okazji ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Dzień dobry. Witam, kłaniam się. Ja chciałem zapytać, jaki jest wśród blogerów podróżniczych obraz tego miejsca, w którym rozmawiamy, obraz Cieszyna? W ostatnim czasie, wydaje się, zauważamy zwiększenie ilości informacji i tego, w cudzysłowie, zamieszania w sieci wokół Cieszyna właśnie. Tak, tak. Wydaje mi się, że jakby ktoś przebadał, a da się to zrobić, zasięg informacji w mediach społecznościowych, uwzględniając blogosferę, może jeszcze mniej vlogosferę, czyli te nowe nośniki informacji, zwłaszcza turystycznych, podróżniczych, bo mówimy o blogosferze podróżniczej, to Cieszyn, ja bym umieścił na pewno wśród średnich miast na podium. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, gdy kilka poczytnych, średnio poczytnych blogów po prostu odwiedziło Cieszyn, a do tego doszły pierwsze spotkania blogerów podróżniczych, które odbyły się właśnie w Cieszynie, współorganizowane przez Tribros Hostel. I jakoś tak, z racji tego, że forma tej imprezy tak się spodobała tym twórcom, bo zazwyczaj jest tak, że imprezy rotują po Polsce tego typu, bo nie mówimy o konferencjach branżowych, które mają stałe miejsce, no to każda kolejna edycja odbyła się też w Cieszynie. Nowa społeczność, nowi blogerzy przybywali tutaj. No i siłą rzeczy, pewnie nie w 100%, ale w 98% miasto się podobało. I na przykład blogerzy tworzyli potem wpisy na swoje blogi, zdjęcia na temat Cieszyna, no bo po prostu będąc tu zyskiwali sobie nowy tak zwany content na swoje blogi o ciekawym mieście, które można ciekawie opisać. No i ten klasyczny już podcast z 20-złotówką, klasyczna już modna na, w social mediach, którą każdy twórca internetowy piszący o podróżach po Polsce musi mieć. No ona też, nie ukrywajmy, był jeden z czynników, dla których taki bloger chciałby przybyć do Cieszyna. Także sądzę, że Cieszyn jest dobrze rozpracowanym miastem przez media społecznościowe. Nie wiem, jak jest z blogerami zagranicznymi. Tutaj można jeszcze, moim zdaniem, jest duże pole do popisu i dużo pracy. Jak według pana, przepraszam za określenie, sprzedać, ale dzisiaj mówimy w kategoriach marketingowych o turystyce, jak sprzedać to miejsce jeszcze lepiej? Miał pan jakiś pomysł? Wydaje mi się, że jest jeden, może inaczej, zacznijmy od tego, co utrudnia trochę sprzedanie Cieszyna jeszcze lepiej niż się nam wydaje. Z racji tego, że jestem mieszkańcem województwa śląskiego, to na własnej skórze to sprawdzam. Chodzi o dojazd do miasta dla ludzi z Polski. To znaczy wiemy, że każdy musi, żeby przybyć do Cieszyna nie mając samochodu, musi się czasami nawet dwukrotnie przesiadać. Mówimy oczywiście o Katowicach, czy też na przykład z Cieszyna trudno wyjechać moim zdaniem późnym wieczorem bez przesiadki w Żorach czy w Bielsku. I to, jak rozmawiam z różnymi moimi znajomymi, trochę odstręcza na przykład, żeby wpaść do Cieszyna na weekend, czyli tam piątek wieczór, sobota, niedziela, gdyż zazwyczaj miastami pierwszego wyboru są takie, do których jedzie się jednym środkiem transportu bezpośrednio i wraca. Ja wiem, że logistycznie jest to trudne do rozwiązania, ale wydaje mi się, że jakby Cieszyn był bardziej dostępny pod tym kątem, to byłoby lepiej. No, paradoksalnie trochę lepiej ma połączenie z Krakowem niż z kierunkiem północnym, północno-zachodnim i północno-wschodnim, ale Kraków, jak wiemy, to nie wszystko. No i w drugą stronę. To znaczy, na drugą stronę wiem, że bardzo często dla turystów podróżujących przez Czechy, Morawy, Słowację, Cieszyn jest takim punktem tranzytowym do przedostania się na przykład do Krakowa, czy Auschwitz, czy mam nadzieję Katowic. Kanał komunikacyjny, przepraszam, z tych miejsc, o których pan powiedział, do czeskiego Cieszyna jest sprawny.
Jest bardzo sprawny. Ja się śmieję zawsze, że w ogóle ja, jak chcę sobie gdzieś pojechać w kierunku Praga, Wiedeń, Żlina albo nawet Wysokie Tatry od niedawna, to czeski Cieszyn traktuję jako bramę w te miejsca. Natomiast z drugiej strony, jeśli polski Cieszyn potraktować jako bramę do kolejnych miejsc, to tak jak powiedziałem, właściwie tylko Kraków możemy uznać za taki kierunek ten, z tej bramy fajny. Więc z punktu widzenia turystyki i blogów, a pamiętajmy, że blogerzy podróżniczy duży nacisk kładą na takie praktyczne informacje dotyczące nie tylko co zrobić i co zjeść, ale na przykład jak się dostać, prawda? I tutaj myślę, że każdy by miał zgryz, bo trzeba dokładnie wytłumaczyć, że taki przewoźnik autobusowy czy też busowy, że ewentualnie przesiadka w tym miejscu, że najpierw musicie dotrzeć do Katowic, do Bielska i tak dalej. Więc to jest problem, który moim zdaniem troszeczkę blokuje. Natomiast co daje szansę na jeszcze lepszy obraz? Genius locji Cieszyna jest mocny. Kierunek, w którym miasto poszło, jest dobry. Nie mówię, że bardzo dobry, ale dobry, ponieważ wykorzystujemy potencjał miasta na pograniczu nie tylko geograficznym, ale też pograniczu kultur, narodów, języków, a jednocześnie taką esencję małego, przepraszam, może nie małego, średniej wielkości galicyjskiego, czy też cecha monarchijnego miasta, więc a ja uważam, że takie zainteresowanie Galicją i tymi obszarami właśnie kulturowymi wokół cecha monarchii rośnie to zainteresowanie moim zdaniem i to jest coraz częściej. Właśnie Cieszyn z tego korzysta, ale nie tylko Cieszyn, bo ma konkurentów w postaci Bielska, w postaci Sanoka moim zdaniem, w postaci Nowego Sącza i tak dalej. Więc tutaj, przepraszam, otwiera się pole do działania w ramach turystyki tematycznej. Oczywiście, to znaczy i tutaj znowu ubolewam nad jedną rzeczą, ponieważ mnie osobiście Galicja, czy te klimaty cecha monarchii kojarzą się z dawnymi liniami kolejowymi, które są świetnymi produktami turystycznymi właśnie w wymienionym Sanoku, Nowym Sączu, Habówce, ale tutaj chwilowo nie. Kolejną szansą moim zdaniem jest traktowanie Cieszyna jako takiego właśnie mini miasta na city break. Trochę się przejadły city breaki w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, coraz więcej. Zauważyłem też, ludzie poszukują miasteczek takich kilkudziesięciotysięcznych, w których można spędzić sobotę i niedzielę z jednym noclegiem. Nie wiem, jak z bazą noclegową, czy mieszkańcy są zadowoleni z tej bazy noclegowej w Cieszynie. Ja znam hotel Liburnia, znam Three Brothers Hostel. To są różne grupy docelowe, ale moim zdaniem świetne obiekty. Natomiast pytanie, czy jest ich więcej? Żeby właśnie obsłużyć taki ruch, bo jeśli chcemy się pozycjonować na miasto fajne, na city break, no to też musimy sobie zdać sprawę, że żeby nie dopuścić, nie daj Boże, do sytuacji, gdy zwiedzamy Cieszyn, a mieszkamy w Ustroniu, prawda? To były takie moje. I jeszcze jedna porada jest taka, aby spróbować zaprosić tutaj influencerów, twórców internetowych, którzy mają teraz gigantyczny wpływ na decyzje konsumenckie i zakupowe ze zagranicy. Znaczy, zrobić to, co Śląska Organizacja Turystyczna niedawno zrobiła, zaprosiła bardzo popularnych blogerów francuskich na Jurę. Fajnie im to wyszło. I myślę, że Cieszyn powinien taki study tour zorganizować. Nawet dwa. Jeden dla twórców z krajów Europy Środkowej, a drugi zupełnie z drugiej strony, prawda? Pokazujące na to, że Cieszyn powinien być obowiązkowym punktem na trasie z Pragi do Krakowa, czy z Krakowa do Pragi, czy z Budapesztu do Krakowa i tak dalej, żeby no, było to miasto pierwszego wyboru właśnie do zatrzymania się przynajmniej na dwa dni, a idealnie byłoby na trzy dni. Mamy zatem garść gotowych pomysłów. Bardzo dziękuję za te pomysły, jak również za to spotkanie. Tutaj postawimy kropkę, a rozmawiałem z panem Marcinem Nowakiem, blogerem, dziennikarzem i ambasadorem Śląskiej Organizacji Turystycznej. Do zobaczenia w Cieszynie. Dziękuję. Cieszyn, powodzenia.